dyrektora szkoły, panią Marię Tomalak. Proszę o powstanie. Baczność. Nowy sztandar szkoły do przekazania. Główny fundator sztandaru, Rada Rodziców, którą reprezentuje jej przewodniczący, przekazuje sztandar panu staroście, który w imieniu władz powiatu ostrowskiego jako organu prowadzącego wręczy go pani dyrektor. Przyjmujemy nowy sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego oraz godnie reprezentować trzecie liceum ogólnokształcące. Spocznij. Proszę usiąść. Za uroczyste przekazanie nowego sztandaru dziękuję panu staroście, przewodniczącemu Rady Rodziców oraz pani dyrektor. Proszę o wystąpienie panią wicedyrektor Iwonę Wendt w celu dokonania opisu sztandaru. Orąży pocztu sztandarowego, baczność. Do prezentacji nowego sztandaru wystąp. Sztandar to symbol historii i tradycji szkoły. Jest on zarazem znakiem łączącym tych, którzy opuścili jej progi, obecnych i przyszłych jej uczniów. Awers, strona główna. Płatem sztandaru jest czerwona tkanina o wymiarach 99 na 112 cm. W centrum płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego, haftowany białym szychem w złotej koronie na głowie, która jest zwrócona w stronę prawą. Zarówno korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wizerunek orła białego został umieszczony w tarczy obszytej złotym szychem. Całość płata jest wykończona złotą frędzlą. Rewers, strona odwrotna. Płatem sztandaru jest tkanina w kolorze błękitu paryskiego. W górnej części sztandaru znajduje się wyhaftowany złotym szychem napis przebiegający wzdłuż łagodnym łukiem, który stanowi misję szkoły – żyć dla siebie i innych. Pod nim w środkowej części sztandaru znajduje się logo szkoły przyjęte w 2004 roku z okazji 50-lecia jako oficjalny znak szkoły. Poniżej loga szkoły znajduje się nazwa szkoły wyhaftowana złotym szychem – trzecie liceum ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim. W dolnej części zostały umieszczone dwie daty – powstanie szkoły 1954 i 2019, data upamiętniająca rok nadania szkole nowego sztandaru z okazji jubileuszu 65-lecia jej istnienia. Obie daty zostały wyhaftowane złotym szychem. Pomiędzy datami zostało umieszczone logo powiatu ostrowskiego. Drzewce sztandaru. Drzewce wykonane z białego drewna o długości 260 cm i średnicy 4 cm, składane z dwóch części w równych proporcjach. W górnej części jednego z elementów znajduje się głowica. Głowica sztandaru. Głowica jest wykonana ze srebrnego metalu, na którą składa się wizerunek orła w koronie. Stanowi on zwieńczenie drzewca sztandarowego. Nowy sztandar szkoły będzie kontynuował chlubne tradycje naszej szkoły, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i lokalnych. Przejmie też odznaczenia przyznane poprzednikowi, a mianowicie honorową odznakę PCK 2 i 3 stopnia. Wszystkie napisy i elementy znajdujące się na sztandarze zostały wykonane haftem ręcznym. Sztandar został wykonany przez siostry Klaryski Kapucynki z ulicy Dalbora w Ostrowie Wielkopolskim.
Poświęcenia sztandaru dokonał podczas uroczystej mszy świętej rozpoczynającej nowy rok szkolny 2019-2020 ksiądz prałat Witold Szala w dniu 2 września o godzinie 8:00 w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.